Dlaczego z każdym kolejnym uderzeniem dźwięk staje się coraz wyższy? Do kubka wsypujemy 3 łyżeczki czekoladowego proszku. Zalewamy wrzątkiem i mieszamy. Następnie zamieniamy się w słuch. Z każdym kolejnym uderzeniem dźwięk robi się coraz wyższy. Zjawisko to nazywane jest efektem gorącej czekolady i jest dość niespodziewane, ponieważ zazwyczaj wysokość dźwięku emitowanego przez naczynie z cieczą jest stała. Zależy ona od wysokości wody w naczyniu. Im więcej wody, tym niższy dźwięk. Żeby zrozumieć, co się dzieje w świeżo zaparzonej kawie czy gorącej czekoladzie, przyjrzyjmy się innemu układowi, w którym ten efekt również występuje. Gdy do szklanki gorącej wody wsypiemy łyżeczkę soli, w wodzie pojawia się mnóstwo małych pęcherzyków powietrza, które było wcześniej w niej rozpuszczone. Po chwili pęcherzyki zaczynają się unosić, a wraz z tym zmienia się wysokość powstającego dźwięku. Ponieważ prędkość dźwięku w powietrzu jest zdecydowanie niższa niż w wodzie, nawet niewielka zawartość pęcherzyków powietrza ma wpływ na częstotliwość powstającej w szklance fali stojącej i wysokość emitowanego dźwięku. Podobnie dzieje się w świeżo zaparzonej kawie czy gorącej czekoladzie. Tuż po zamieszaniu pęcherzyki powietrza są równomiernie rozłożone w całym kubku. Gdy zaczynamy stukać, robi się ich coraz mniej, a dźwięk robi się coraz wyższy. Film został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.